Euroazjatycka Unia Gospodarcza wprowadza nowy kodeks celny, a hiszpańskie Ministerstwo Transportu potwierdza wprowadzenie kar za tygodniową pauzę w kabinie. Ewelina Bukowska, zapraszam na nowy odcinek Transinfo. Od 1 stycznia na terenie Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej zaczął obowiązywać nowy kodeks celny, a wraz z nim szereg zmian ważnych dla przewoźników drogowych. Wejście w życie kodeksu oznacza przede wszystkim możliwość elektronicznej wymiany dokumentacji z organami celnymi. Wykorzystanie papierowych deklaracji będzie możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach. Zmianie uległy też m.in. zasady wypełniania deklaracji. Od teraz nie będzie konieczne przedstawienie dokumentów, na podstawie których to zgłoszenie powstało. To samo dotyczy deklaracji środków transportu. Więcej o zmianach przeczytacie w artykule w serwisie Transinfo. Kary za odbieranie tygodniowego regularnego odpoczynku w kabinie będą obowiązywać również w Hiszpanii. Informacja została potwierdzona przez tamtejsze Ministerstwo Transportu. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 lipca tego roku. Wysokość mandatu za wykroczenie na razie nie jest znana, a o wszystkich zmianach będziemy Was informować na bieżąco. A jak przedsiębiorcy chcą poradzić sobie z obowiązującymi w Europie zakazami tygodniowej pauzy w kabinie? Jednym z rozwiązań jest budowanie małych hoteli dla kierowców. W takie kontrowersyjne rozwiązanie postanowiła zainwestować firma Dawn Tracking, która swoje oddziały ma m.in. w Niemczech i Polsce. To odpowiedź na zakaz wprowadzony w Holandii. Chcąc uniknąć mandatów za naruszenia, przewoźnik postanowił stworzyć odpowiednie miejsce odpoczynku dla swoich kierowców. Hotel powstanie w holenderskiej miejscowości o nazwie, której nie jestem w stanie wymówić, i będzie wyposażony w 26 miejsc do spania, sanitariaty i siłownię. Co sądzicie o takim rozwiązaniu? Czy myślicie, że inne firmy też zdecydują się na budowanie hotelików dla kierowców? A jeśli chcecie dowiedzieć się, co o zakazie sądzą polscy kierowcy, koniecznie sprawdźcie reportaż opublikowany na łamach Transinfo. Link znajdziecie filmem. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Po więcej informacji ze świata transportu odsyłam Was do portalu trans.info. Zachęcam też do jak najczęstszego komentowania i udostępniania naszych materiałów. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.